o to tsunami, ty widzisz tę falę? No. To jest to pływające śniadanie? Ja czegoś takiego właśnie oczekiwałem po Bali. Idziemy teraz odebrać koralka. Ciekawe jak zareaguje na nas po dwóch tygodniach rozłąki. Siemano, witamy my niezmiennie Fitlovers, wy niezmiennie Elbe Triato. Jesteśmy na Bali, znowu zmieniamy nocleg, to jest już chyba nasz czwarty nocleg tutaj. Co trzy dni mniej więcej jedziemy gdzieś indziej, żeby móc eksplorować całą wyspę, bo tutaj jest troszkę wszystko porozrzucane. Mateusz właśnie targuje. Wytargowałem. Wytargowałeś 30 tysięcy. Good job. Jestem tu w tym dobry, mam to po ojcu. Tata sprzedaje sprzęt AGD RTV. Oszczędzimy 3 złote. I will help you, man. Ciangu! Jesteś! Ale tu jest pięknie. No tu jest pięknie, Pamela, tu jest taki niewiarygodny widok. Tam basen jest w ogóle w oddali. Wiem, że nic nie widzieliście, ale tam jest naprawdę wspaniale. Czy możemy już iść? Ja już chcę wiedzieć, no, już cokolwiek. To jest niespodzianka i pan powiedział, że dopiero o 14, więc za 2 godziny. Za 2 godziny. No. Ale to będzie dobra niespodzianka. Zmieniłam trochę stylizację. Chodźmy zobaczyć, co tutaj jest ciekawego w okolicy. Ponoć to jest jakaś okolica surferska. Więc ja, Mateusz, proponuję, żebyś nagrał może drony. Challenge accepted. Mało tutaj ludzi, ale znaleźliśmy miejsce, w którym oni chyba wszyscy schowali. To jest jakiś bar, troszkę taki nad morzem, ale jednak w dżungli. Zobaczmy, co tu się dzieje, bo są... To jest jakiś paradise z angielskiego na polski. Raj. Raj! Wow! Katarzynka już pływa. Musimy tutaj definitywnie zostać. No, zdecydowanie. Jak mam być z tobą szczery, Pamela? Ja czegoś takiego właśnie oczekiwałem po Bali. No to jestem klimat. Jestem w szoku, to jest wspaniałe. Niewiarygodne. O, nie miałem. Nawet nie trzeba podkładu robić, muzyka jest wspaniała. Minut później. O, mam już idealne miejsce.
Ale byłaś blisko, żeby uderzyć się w stolik. Pamela otarła się o śmierć na Bali. I tutaj taka miniatura. Poniosło. Zdrówko. Zamarzenia. Zamarzenia. So part of me, I was down and out, and nothing seemed to come my way. Here I go, this time I let it go. I never listen to what others say. So come and see, no matter what I do, head first into this hurricane. Yes I know, head high, let it go, but it hits me like a pouring rain. No Mateusz, uwaga, uwaga, uwaga. No ja już widzę. Co widzisz? Tam nic nie widać. Wow! Teraz to jest cała okazało. Wow! Wow! Podoba ci się? Ja patyki łamie w lesie. Niezłe. Powiem wam szczerze, że to ja dowodziłam budżetem podczas tej podróży i specjalnie kupowałam poniżej budżetu wszystkie noclegi, żeby na ostatni po prostu być w takim miejscu. Wyjście z pokoju od razu na lagunę. Dziś jest pochmurny dzień. Deszcz nam trochę pokrzyżował szyki, ale od jutra... Wow, tu będzie spektakularnie. Yeah. Jestem po tym Bali zmęczony jak koń po westernie. Słuchaj, mam taki fajny pomysł, żeby dzisiaj zrobić Pameli niespodziankę. Jak wiecie, jest to nasz ostatni dzień na Bali. Serio? Teraz? A tutaj bardzo popularny jest floating breakfast. Pamela mi już dużo razy pokazywała zdjęcia, żeby chciała, ale wydaje mi się, że już troszkę się poddała, myśląc, że to nie wyjdzie. A ja chciałbym jej taką niespodziankę właśnie zafundować dzisiaj, ostatniego dnia, żebyśmy mogli zjeść sobie w basenie. No i wydaje mi się, że to będzie fajne. Zobaczmy, co Pamela na to. Pamelka, idziemy na śniadanie? Jesteś gotowa? Idziemy na śniadanie? Co? No to chodź. Dzień dobry. Czemu nie masz? No bo dzisiaj idziemy na śniadanie tutaj. Gdzie? No chodź. Na balkon? No. Po co? Jezus. No. To jest to pływające śniadanie? No. Nie. No chciałaś bardzo floating breakfast, to proszę bardzo. Ja musimy zjeść w stroju kąpielowym. No to ściągaj ciuchę, strój kąpielowy i jazda. Swimming. Ależ tosik. Ja. To widzisz? Sorry sir, can I take you to Libya? Yeah. Ale musi oznaczyć kąpielowy. Just gonna waste it now, not sure if I
Co, cieszysz się? Podoba ci się? No. Ja wiem, że ty tak bardzo tego chciałaś. Człowie, kurczę, ostatni dzień, no przecież trzeba spełniać marzenia. Wiesz, że to powinniśmy pływać i sobie jeść, nie takie... No przecież... Floating breakfast! No łatwo! Siadanie! Jest ranek, to jest jeszcze nie nagrzana woda, już teraz trochę lepiej. Floating breakfast. Oh, there's a jungle in my head going wilder. And it's killing me, I cannot let you go. Najadłam się, więc można ruszać dalej. Ja się w ogóle nie najadłam. Mateusz jest chory. Pięknie. Ostatnie chwile podróży, postanowiliśmy się jednak nie poddać i jeszcze coś zobaczyć. Postawiliśmy na świątynię Tanalot, która jest bardzo malowniczo położona. Musicie to zobaczyć, bo to wygląda niesamowicie. Zapraszam. Szczerze powiedziawszy, nie wiem jak długo jeszcze postoi, bo tutaj tak się rozbijają fale, jakby zaraz miało być tsunami, trzęsienie ziemi i ta świątynia miałaby pojutrze zniknąć, więc warto ją zobaczyć. Nie wchodź, Pamela, tutaj jest coś takiego, że jak przejdziesz, to cię teleportuje do innego świata. Czemu? Oni w to wierzą. Jest wariata. Dobra, próbujemy, co? Ale naprawdę obawiam się o to tsunami. Ty widzisz te fale? Idę zrobić porządek, ponieważ nie mogę patrzeć, jak ci państwo ryzykują dla pięć, bo wchodzą tak blisko, ta fala może ich zaraz stąd zabrać. Halo, proszę państwa, proszę stąd zejść. Jakby mój tata to zobaczył. Naprawdę nie rozumiem tych ludzi. Co to się dzieje? Co się z tymi ludźmi stało? Ryzykują dla dobrych ujęć. Chodź jeszcze tutaj bliżej, nagrasz mnie, jak ta fala się tak rozbrzydka. Kto by to pomyślał? Kto by to widział, takie rzeczy? Ja mam wszystko pod kontrolą. Żartowałam! Proszę to wyciąć. Pamela, ty masz wszystko pod kontrolą? Zobacz na nich. Tego by twój tata nie pochwalił. Jak śmietnik. 17 godzin podróży. Polska, jesteśmy! Gdzie jest mój syn?
No właśnie, idziemy teraz odebrać koralka. Ciekawe jak zareaguje na nas po dwóch tygodniach rozłąki. O! Ale gruz! Koral! 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 Nie poznaję! Koral! Cześć! Cześć, mordo! Jezu! Jej! Boże, jak ci włoski urosły! Ale jestem duży! Jo! Jo! Najlepiej! Kocham cię, już kochać! Ale jak zareagował, co? Szczekanie? Szczekanie? Ty już jesteś taki duży piesek, że szczekasz? Tak, bo on do obcych nie podchodzi. Zabieraj go. Dobra. Fajnie. Lecisz do Polski. Fajnie było, ale się skończyło, bo koral zlepał w kałce i stały mocno. Dobra. Bajo. Trzymajcie się. Subscribe. Help us.